Jakby to jest wspomnieniowe bardziej, refleksyjne, może bardziej liryczne trochę nawet, ale gdzieś w podtekście, mimo że mówię ciągle w czasie teraźniejszym, to gdzieś w podtekście ciągle, że to już było, że to już i ta miłość, i ten miłość do tego instrumentu, i te bunty, o wszystkim się mówi. Ale ważne jest co innego, że ja to mówię bezpośrednio do ludzi. I oni, ja jestem tylko takim medium, że oni jakby widzą swoje życie, czy go nie zmarnowali, czy właściwy instrument w życiu wybrali. Ja czuję cały czas na widowni taką refleksję, a ja im tylko jakby podpowiadam. Thank you.